W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o ugodach, bo teraz w radiu, telewizji i internetach prasie lecą reklamy z serii "Ugoda lepsza niż proces". Jest to kampania realizowana przez związek banków polskich, który zrzesza. Banki w Polsce, które Polakom oferowały umowy, które były nieuczciwe i co potwierdzają po prostu wyroki sądowe. No a teraz te hmm, nieuczciwe e, banki proponują uczciwe ugody. Tak, tak. Zaraz Ci powiem, jak to wygląda w praktyce. Jakbyśmy się jeszcze nie znali, ja jestem Zenon Frankster, jestem Frankowiczem, który pozwał bank. Doczekał wyroku frankowego pierwszej doczekał nawet upadłości banku, no i czeka teraz na wyrok prawomocny. Ale także zawodowo wspieram prawników i kredytobiorców w zakresach matematyki procesowej, a także analizy warunków ugód, jakie banki proponują kredytobiorcom. I o tym dzisiaj porozmawiamy. No dobra. Dlaczego banki teraz proponują te ugody? Bo jeszcze do niedawna to banki straszyły. Drogi kliencie, jeżeli wygrasz z nami w sądzie i będziemy musieli ci zwrócić kasę, którą od ciebie pobraliśmy na nielegalu, to pozwiemy cię, żebyś nam zapłacił wynagrodzenie za korzystanie z naszego kapitału. No, było, było. Nie strasz, nie strasz, Bosie, doczekasz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i banki doczekały się. Najpierw było pytanie. A później wyrok, który stwierdził, że bankowi nic się nie należy, no z własnego bezprawia nie można czerpać korzyści. Skoro skończył się straszak na pozywanie za korzystanie z wynagrodzenia, to wymyślają, że będą jednak szły w waloryzację tego kapitału. I znowu pewnie okaże się, że banki straszą, straszą i nic z tego nie ma, bo o, skoro wynagrodzenie się nie należy, to tym bardziej waloryzacja kasy, której nigdy nie miał, bo jeżeli chodzi o kredyty, to wiadomo, że banki działają w systemie rezerwy cząstkowej, czyli w dużym uproszczeniu, jeżeli stopa rezerwy obowiązkowej wynosi teraz 3,5%, to jeżeli bank dostanie depozyt w wysokości 3,5 zł, to może udzielić kredytu w wysokości 100 tysięcy zł i dokonać zapłaty oczywiście tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej, no bo bank przecież tej kasy fizycznie nie ma. No i teraz jak mamy podchodzić do tego, że bank żąda waloryzacji tej kasy, której nigdy nie miał, a którą tak de facto wprowadził do obrotu jako hmm, na podstawie nieważnej umowy. No to czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie przypomina fałszerza, który fałszuje pieniądz papierowy. No i teraz tak, banki Proponują ugody i mówią tak. Po pierwsze, obniżymy twój dług i to bardzo znacząco. Po drugie, Prawdopodobnie również zmieni się Twoja rata, bo choć się dług zmaleje, to wzrośnie oprocentowanie. No i oczywiście banki zwykle nie informują o tym, jakie mogą być faktyczne skutki dla klienta, jeżeli zdecyduje się na pozew i uzyska wyrok, w który stwierdzi całkowitą nieważność jego umowy, albo częściową, albo zarówno i takie wyroki się zdarzają, i takie. Czyli w tej chwili w większości przypadków sądy stwierdzają całkowitą nieważność umów kredytowych dotyczących tych, nazwijmy to, Umów, tak zwanych frankowych, eurowych, jenowych. Pewnie wkrótce będą kredyty wiborowe. I powiem tak: analizowałem bardzo wiele takich ofert ugodowych i warunki bardzo mocno się zmieniały na przestrzeni y, czasu. To, co kiedyś oferowały banki, dalej niejako pozostało, ale tylko jako punkt startowy. Czyli bank mówi, drogi kliencie, według naszych ksiąg rachunkowych, jesteś nam krewny 300 tysięcy złotych, bo. 15 lat temu wypłaciliśmy ci 200 tysięcy złotych i ty nam już spłaciłeś w sumie 300, 000, ale generalnie to, ile my żeśmy ci wypłacili, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że kreatywnie księgowaliśmy Twój dług i teraz Twój dług według naszych kursów wynosi tyle i tyle. No to mamy sytuację taką, że my proponujemy Ci uczciwą ugodę. Zredukujemy ten wirtualny dług o połowę. Co Ty na to? No i wiele osób może się na to połakomić, ale. Słuchaj, to możesz zaproponować bankowi. Skoro on proponuje ci redukcję z 300 na 150 tysięcy, to zaproponuj mu redukcję długu do zera i zapłatę 100 tysięcy złotych. Dlaczego? No bo akurat 100 tysięcy złotych to jest kwota, którą zapłaciłeś więcej, aniżeli bank wypłacił kredytu. No i jak będzie wyrok stwierdzający nieważność, no to tak de facto bank powinien ci tyle zwrócić, plus koszty procesu i odsetki. Oczywiście bank zapewne w pierwszym odruchu powie, chyba na głowę upadłeś. Natomiast jeżeli zależy nam na czasie, możemy powiedzieć, słuchaj drogi banku, z najpańską łaskę proponujemy ci, że machnę ręką na tą stówę, redukujesz mi dług do zera i się żegnamy. I bank jeszcze tam pomyśli, pomyśli i powie, wie pan co, to może zredukujemy do stówki, nie? No tak, no ale stówka, to tutaj, to ja mam wam jeszcze tą stówkę zwrócić, pomimo tego, że wy mnie macie w sumie stówkę do zwrotu, jeżeli tylko pójdę do, do sądu, a ja mam to wam zwracać teraz odsetkami, no i bank wtedy zwykle myśli, myśli, myśli i mówi tak, no dobra, to ja ci zaproponuję teraz, zredukujmy to na przykład do 75 tysięcy złotych. A potem powie nawet tak, że jeszcze mi się udało zredukować do 50, albo i do 30. No cóż, banki najwyraźniej widzą, że no w sądach przegrywają. Pozwy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, no to to już jest pieśń przeszłości, tak starej jak, no nie wiem, potop który zmył ziemię, ale teraz już widzimy wszędzie dookoła, że jest dużo lądów, zieleni, zwierzątek i ludzi. Oczywiście dużo wody jeszcze na naszej ziemi zostało. Wracając do, do tematu, targuj się z bankiem, ponieważ bank wie, że przegra. Banki w tej chwili, tak jak zaczynają proponować rekalkulację kredytów w oparciu o koncept zaproponowany przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego, to co oni mówią to jest pierwsza kwota i to jest tylko takie zakotwiczenie, później w czasie rozmów druga i trzecia ostateczna oferta zwykle jest taka, że tak jak powiedzmy sobie dzisiejszy kurs Franka to jest 4,5 zł, bank Ci proponuje coś w okolicy 3, tą rekalkulację. To później potrafi naprawdę zejść poniżej złotówki i, i przewalutować ci dług po kursach y, okolicach 50 grosza, nawet i poniżej. Chociaż faktycznie widziałem też kilka propozycji ugodowych, które skutkowały tym, że bank niejako umarzał dług do zera i zwracał klientowi pieniądze. Natomiast to były sytuacje takie, gdzie, gdzie te kredyty miały gigantyczne nadpłaty. Słuchaj, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Dlaczego banki proponują te ugody teraz, a nie jeszcze tak dawno temu? ponieważ 15 czerwca 2023 roku w Luksemburgu zapadły dwa wyroki w sprawach polskich frankowiczów. Pierwszy z nich dotyczył wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. No i sąd, trybunał powiedział nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Ale w drugiej sprawie odniósł się do kwestii zabezpieczenia powództwa, czyli wakacji procesowych. Czy jeżeli frankowicz, eurowicz, jenowicz, wiborowicz pozywa bank i jest uzasadnione podejrzenie, że ta umowa jest nieważna, to czy sąd powinien mu udzielić wakacji procesowych, czyli zabezpieczenia, które zwalnia go z obowiązku płacenia rad? Tak. I właśnie jak to padło, no to teraz na banki padł blady strach, że klienci nie dość, że go pozwą, to jeszcze nie będą płacili rad. A co więcej, jak go pozwą i dostaną takie zawieszenie rat, to będą mieli środki na opłacenie prawnika w systemie ratalnym. Takim jak nie wiem, jak Netflixy, abonamenciki za prowadzenie sprawy. Tego typu oferty na, na rynku prawników coraz częściej są e, oferowane. Więc nie ma się co dziwić, że banki teraz robią tą ofensywę i te. Ich y, ugody są po prostu reklamowane w telewizji, tak jak kiedyś kredyty frankowe. No ale co ma powiedzieć bank? Ugoda jest lepsza niż proces, no? Nic innego przecież nie wymyśli, bo jeżeli by miał coś powiedzieć, jak było naprawdę, i przyznać się do błędu i naprawić ten swój błąd, no to. Słabo to widzę. Przyszłość naszej bankowości. Albo po prostu, po prostu padną nam tych kilka banków, które oszukiwały na franka, euro, jena i tak dalej a pozostałe banki będą działały, no bo tych banków w Polsce mamy wiele. Poza tym jesteśmy już w Unii, możemy mieć konta zakładać również w zagranicznych bankach i wcale nie musimy korzystać z banków, które były skrajnie nieuczciwe w stosunku do klientów, a jak już widzą, że są przyparte do muru, to proponują ugody, no, które są nazwijmy to bardzo często słabiutkie, chociaż w niektórych przypadkach może się okazać, że to co bank Ci zaproponuje nie w pierwszej, ale na przykład w drugiej albo w trzeciej odsłonie, już może być dla ciebie alternatywą dla procesu. Natomiast pamiętaj, pierwsza oferta to tylko kotwiczenie, tak żebyś ty miał punkt odniesienia. I słyszałem o przypadku takim, że był klient, który dostał propozycję ugody. Ten klient później poszedł do banku i mówi tak: Słuchaj, drogi banku, jeszcze tutaj uszczkniemy 30% z tego, co żeś zaproponował wcześniej, i ja wtedy zamykam ten kredyt. Jakież było zdziwienie tego klienta, jak on przyszedł do tego oddziału, a pracownik mówi mu tak: wie pan co, nie 30, damy panu 50% rabatu, ale musi pan wyjść od razu z tej, tutaj od razu podpisać tą umowę tu i teraz. Nie wychodzimy do domu. To jest oferta ważna tylko przez tą najbliższą godzinę. Jeżeli taki delikwent, który postanowił w ten sposób negocjować z bankiem, dostał propozycję pierwszą, wymyślił drugą, po konsultacji jeszcze ją tam nazwijmy to wyostrzył i przychodzi i dostaje coś jeszcze lepszego, no to to tylko pokazuje skalę przekrętu bankowego i bankom się po prostu o wiele bardziej opłaca dogadać z klientem, ale nie mogą tego pokazać na pierwszy rzut oka, no bo przecież wtedy nie byłoby aż takich dużych. Zysków. Generalnie, jeżeli dostaniesz propozycję ugody, zobaczysz taką reklamę, na pewno polecam ci zastanowienie się dwa razy, dlaczego bank proponuje ci ugodę. A w sumie, czy bank może ci proponować ugodę? Przecież to jest tak jakby propozycja zawarcia innej umowy. A czy ty wyraziłeś zgodę na marketing usług banku? Być może bank nie ma nawet na to Twojej zgody, ale mimo wszystko, tak czy siak, oferuje Ci nowe produkty, w tym produkty, nazwijmy to, ugodowe, rekonstrukcyjne, rekalkulacyjne, tak, żeby zminimalizować ryzyko procesowe dla siebie, bo wiadomo, statystyki w sądach są nieubłagane. W tej chwili banki giełdowe raportują i z tych raportów wynika, że około 97% spraw przegrywają prawomocnie. No, jeżeli przegrywają, no to. To nie ma się co dziwić, że proponują ugodę. Także, jeżeli chcesz podpisać ugodę, to bardzo twardo negocjuj i porównaj to, co możesz uzyskać w drodze postępowania sądowego i tego, co proponuje Ci bank, bo naprawdę czasami, mówi się, błogosławień cierpliwi i faktycznie, jeżeli pójdziesz do sądu, możesz uzyskać dużo, dużo więcej. Ale trzeba będzie poczekać. Natomiast jeżeli masz nóż na gatle, chcesz sprzedać mieszkanie, albo komplikuje ci się sytuacja osobista i zawodowa, no to być może wtedy taka istotna redukcja długu, wręcz niekiedy do zera, może być dla Ciebie atrakcyjna. Ale pamiętaj, że żeby uzyskać taki finalny rezultat, który będzie dla Ciebie korzystny, no, to musisz odpowiednio przygotować argumentację. Jeżeli miałbyś z tym problemy albo chciałbyś zrobić jakieś różne warianty, no to zapraszam do kontaktu. Znajdziesz mnie na stronie frankowicz.info. To jest moja strona internetowa, gdzie znajdziesz informacje o ugodach, o wyrokach przeciwko poszczególnym bankom. No i oczywiście, znajdziesz mnie na YouTubie i Facebooku. Tam znajdziesz mnie jako Zenona Frankstera. Także, jeżeli ten filmik ci się podobał, to daj mi lajka, like skomentuj, jakbyś chciał coś więcej usłyszeć a propos ugód albo innych aspektów związanych ze zwalczaniem bankowego bezprawia. A tymczasem czas na toast. Na pochybel banksterom!